Witajcie kochani, jesteśmy tutaj na takim przystanku z łodzią. Popłyniemy na drugą stronę tam Izmiru, na Konak. Są tutaj dziewczyny, statkiem płyniemy, są dziewczyny. Jedziemy na taką wycieczkę, tam jest Stare Miasto, tak? Jest tam ten zegar i winda, taka stara winda. Zawsze jak widzę filmiki z Izmir, widziałam właśnie ją, bardzo chciałam ją zobaczyć. Robiłyśmy kartę, to jest karta Izmiru, taką wiecie, jak mam w Stambule do transportu miejskiego. Karta kosztowała 6 lir i doładowałam jeszcze na 20. No dzisiaj będziemy trochę się poruszać po Izmirze, więc będzie nam potrzebne. No i co, zabieram Was na taką małą wycieczkę. Myślę, że dzisiaj będę mało nagrywała, bo mamy bardzo mało czasu i jest bardzo gorąco, więc jak widzicie, maseczkę zdjęłam, ale nie powinnam. Jedziemy tam, jak powiedziałam, statkiem, takim promem chyba statkiem. Tutaj mamy kartę. No i dogram się za chwilę, bo już się spóźniamy. Płyniemy sobie już statkiem. Zobaczcie, jakie mamy fajne tam widoczki. Na zewnątrz trochę wieje, więc siedzimy tutaj z klimatyzacją. A w środku, proszę bardzo. Jesteśmy. Tak. To znowu my. I jeszcze raz my i znowu my. Tak, kochani, bardzo gorąco. Pogoda jest tak gorąca. Chyba znowu jest 40 parę stopni. Cała już spocona. Wrócimy znowu, trzeba będzie pójść pod prysznic. Jesteśmy po pysznym śniadaniu. To śniadanie kto nagrywał? U Ciebie będzie 38 stopni, słuchajcie, ale to jest tylko jeszcze godzina 11.30, więc na pewno w południe będzie jeszcze więcej. No. A w słońcu ile jest? Oj, w słońcu to nie do wytrzymania, jest bardzo gorąco, no ale nic, cieszymy się czasem razem i jedziemy dalej. Bardzo się cieszymy. Bardzo się cieszymy, bardzo. Get some rest. I'm by your side. Lay your head on my chest. I know you've had a really bad day. Mam takie déjà vu tutaj, bo ten Konak jest bardzo podobny do stambulskiego Kadıköy'ü, że jak tak przypłynęłam, to tak, o, takie znajome miejsce, inne miasto, a jednak bardzo podobne właśnie tym miejscem. I teraz bierzemy taksówkę, jedziemy obejrzeć tę słynną windę, a potem przyjedziemy tutaj, jest taki stary zegar, też Wam go pokażemy. Centrum miasta, tutaj taki jak park, las i cykają cykady, ale tak głośno, mam nadzieję, że możecie to usłyszeć. Thank you.
Ewa musiała na chwilę pójść tam załatwić swoje sprawy. My zostałyśmy tutaj z Moniką. Pójdziemy obejrzeć ten stary zegar. I tutaj jest park z opuncjami, kaktusami. Zaraz Wam pokażę. No, nie mogłam go pominąć. Przepięknie. Nie wita. Nie wita. Tak. Wita zawsze kwiaty mam. Tak, muszę Wam pokazać te piękności. Jedź o te małe, ale to można wziąć sobie, prawda? Tak. Mogłabym sobie na Litwę wziąć tego małego. Zobaczcie, Monika dotknęła te opuncje i ma teraz rosnącego kaktusa na palcu. Masz palec jak kaktus. Jest tak gorąco, akurat taki klimat idealny dla kaktusów. No i tutaj takie przepiękne są, postaram się Wam nagrać każdy rodzaj rosnącego tutaj kaktusa. A tam są juki, to są chyba juki te tutaj wysokie. Na Krymie takie u nas rosną. Jestem w dżungli kaktusowej, obym się tutaj nie nadziała na te kaktusy, bo są bardzo kujące, ale przepiękne, przepiękne. Zobaczcie. Kiedyś z Mersyn takiego przywiozłam, ale niestety w litewskim klimacie nie dał radę przeżyć. No, może spróbuję jeszcze raz przywieźć, ale to może w Stambule sobie wezmę, żeby nie wieźć taką długą drogę z Izmiru. Jeszcze aha, mi się podoba ten. Fajny. Izmir. Z podkową, na szczęście. No, na szczęście, ale to drewniane. Myślałam, że to jest lepsze, ale ten, taki i taki. Ładne, oryginalne, ale to różne są. Cały... Idziemy? Tak. Zapuszczamy się w taką przygodę, tylko we dwie, w Izmirze. Tak inaczej jest, prawda? Jak jesteśmy same i teraz same musimy sobie radzić. Spacerujemy tutaj, oglądamy, zaraz musimy same sobie wsiąść w łódkę, potem złapać dolmusza, po Karszyjaka się przejść samym, tam wszystko znaleźć. No ale Ewa dała nam bardzo dobre instrukcje, żebyśmy na pewno trafiły do domu, więc no... Tutaj do domu, do niej to chyba jakieś 40 minut trzeba się... 40 minut, no, ale trzymajcie kciuki. Myślę, że damy radę, nie? Nie zgubimy się, dajemy radę sobie tutaj, ale tak fajnie jest samemu. Nie wiem, czy ucznią, czy ucznią. Boże, mamy dowód.
niż w Dolmuszu. Zdrowe, całe. Bez przygód, tak, bez przygód po małych zakupach. No i jedziemy, mamy tam kilka przystanków jeszcze. Tutaj panowie nam powiedzą, gdzie mamy wysiąść, bo tak za bardzo nie pamiętam. Tak chyba z widzenia to nie rozpoznam tego przystanku. No ale wszystko dobrze, dałyśmy sobie rady. No i jedziemy do Ewy. No niestety rozstania są bardzo trudne. Monika poszła na samolot. My teraz jedziemy z Ewą na mój autogar, czyli na autobus i też pojadę, może już język mi się zaplata. Były to wspaniałe tak naprawdę 3 dni, dzień w Ankarze, 2 dni w Izmirze, aż mi się nie chce, słuchajcie, jechać. Ale z drugiej strony już tęsknię za Stambułem, za moją mamą turecką i trochę, szczerze powiem, jestem zmęczona, bo po nocach montowałam, już nawet imiona mi się plączą i mieszają, więc muszę się wyspać. Dzisiaj też się nie wyśpię, ale pojutrze to będę spała bardzo długo, więc znowu chyba będzie jakaś przerwa w filmikach. No i co, kochani? Tutaj chyba kończę mój filmik. I bo słońce zachodzi i nie będzie nic widać na dworze za chwilę, bo dobiega godzina 8:00. Więc dziękuję Wam bardzo, że oglądacie, że tak miło, takie miłe komentarze piszecie. Dziękuję Wam bardzo i co? Do zobaczenia już w Stambule. Pa, pa! No i tutaj, kochani, tym razem ja będę kończyła filmik. Żegnamy się, za pół godziny mam już autokar, wyjeżdżamy. Trochę wieje, więc będę bardzo się streszczała. I pani mówi przez mikrofon. I mówię właśnie przez mikrofon. A niech pani mówi. To znaczy, że jesteśmy na dworcu. Tak, siedzimy właśnie na dworcu, pijemy sobie wodę. I co, będę jechała. Dziękuję ci bardzo, że mogłam tutaj przyjechać. Proszę bardzo, ja tak też fajnie dziękuję. Mnie ugościłaś, że mogłyśmy u ciebie się zatrzymać. No tak, tak, no przecież tylko gibim, nie? Że jestem, no, to, że jestem jak lis, tak? To się no, mówisz taka... A gdzie tam? Chytrusek taki. Nie, no żartuję. Więc naprawdę jestem bardzo, bardzo wdzięczna, że zaprosiłeś mnie do siebie i Monikę, że mogłyśmy przyjechać, że mogłyśmy zobaczyć twój Izmir, że pokazałaś nam takie fajne miejsca. Krótko, ale naprawdę... Zwięzło i na temat. Tak, ale mogłyśmy poczuć troszeczkę to miasto, spróbować fajnych dań, pobyć razem. No super, było super, naprawdę było bardzo super. Tak. I... Że byłyśmy wszystkie trzy? No nic, będziemy to powtarzać, ja ci mówię, my to powtórzymy. Może za rok, może, może szybciej. Może za dwa, może szybciej, a kto wie. Nigdy nie wiadomo. Tak. Dlatego jeszcze raz ogromne dziękuję. No ja też dziękuję, że mogłyście w ogóle przyjechać, że Was poznałam, że Was widziałam, że było na żywo. Wy nie możecie, ale ja mogłam. Tak, na żywo, żeśmy tak, tak fajnie pobyły razem. No i tyle, kochani, nie będę przedłużać. Zapraszam na kanał do Ewy, Ewa w Turcji, tam będzie dłuższa pogadanka, będą trochę inne filmiki, bo wiadomo, każda z nas ma inny styl nagrywania i każde miejsce trochę inaczej żeśmy pokazały, albo pokazywały, jedna pokazywała jedno, druga drugie, więc filmiki naprawdę będą bardzo ciekawe, więc zapraszam na kanały do dziewczyn i co, widzimy się w kolejnym filmiku. Pa, pa! Pa, pa!